Dzień dobry, słuchajcie, jest czwartek, ale nie jest to taki zwykły czwartek. Mianowicie od dłuższego czasu planuję z moją mamą pewien wyjazd, taki za granicę. Natomiast no, przez ponad miesiąc się to nie udawało, z tego względu, że po prostu najzwyczajniej w świecie było drogo. No i się okazało, że jutro jedziemy. No tak, powiem wam, że często jakby były takie sytuacje, że na tydzień wcześniej się jakby dowiadywaliśmy, że będziemy gdzieś jechać, ale nigdy nie było tak, że na następny dzień. Bo tak naprawdę jest godzina 14:40, no 3, ale trochę mi śpieszy tutaj zegarek, powiedzmy 40, no a jutro o godzinie chyba 15, nie chcę skłamać, ale to jest bez większego znaczenia. O godzinie 15 mamy wylot, no czyli tak naprawdę mamy 24 godziny. Co prawda ja się dowiedziałam dzisiaj rano, ale i tak powiem wam, że ciężko się przygotować tak z dnia na dzień. No więc dzisiaj mam dużo do roboty, znaczy no nie tylko ja, ale wszyscy mamy, znaczy wszyscy, no ja i mama, bo jadę tym razem z samą mamą. No i od rana tu próbuję się spakować, średnio mi idzie, powiem wam szczerze, no ale staram się. I cóż, no tak naprawdę teraz jadę jeszcze załatwić jedną sprawę z samochodem, ponieważ mam swój pierwszy własny samochód i trzeba go ubezpieczyć. Potem wychodzę no, na godzinę, półtorej jeszcze, wracam, no i trzeba wszystko zrobić, co trzeba, spakować. Tak naprawdę nic nie mam przygotowane, ale takie spontaniczne wyjazdy są tak naprawdę chyba najfajniejsze. No, także no, zabieram oczywiście kamerę ze sobą, także będę nagrywać. I postaram się, żeby się wyrobić. Nie ma innej opcji, co nie? Więc. Próbuję tu powoli właśnie się spakować i przygotować rzeczy, które już mniej więcej chcę zabrać. Mam towarzysza, który jest niegrzeczny, jak zwykle, więc trochę przeszkadza, no ale niech będzie. I przede wszystkim to, co ostatnio mam na to fazę, czyli koszule takie, no może powiedzieć hawajskie, nie? No, tą kiedyś kupiłam sobie właśnie, no, na ciuchach używanych, a ta jest jeszcze nowa, co prawda z męskiego działu, ale tak mi się podoba, że totalnie musiałam ją wziąć, bo mam wielką fazę na takie właśnie hawajskie koszule, więc myślę, że przechodzę w nich cały wyjazd, myślę. Ale zobaczymy. No co? No i ubrudzisz. Nie brudź. No hej, jest kolejny dzień, wstaliśmy. Wyjeżdżamy trochę wcześniej, jest 8:30, bo jeszcze mamy zamiar wejść do jednego sklepu, aczkolwiek powiem wam, że nie mam pojęcia, czy w ogóle wylecimy, bo dzisiaj jest finał, no jakby koniec strajków tych ludzi, którzy obsługują na tych wieżach, wiecie, loty, profesjonalnie to nazwałam bardzo, i no dzisiaj mają tam trwać jakieś rozmowy, no i jeżeli jakby nie osiągną sukcesu, no to możliwe, że większość lotów w ogóle nie będzie puszczona. W sensie samoloty nie wystartują. Jestem trochę zdenerwowana, więc tak nie do końca potrafię się wyrazić. No jeżeli nie, to będą opóźnione, no ale i tak jedziemy. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że się uda, bo no jak sami widzicie, trochę jestem przerażona i trochę zawiedziona, ale mam nadzieję, że nie będę przynajmniej rozczarowana, nie? No więc udało nam się dotrzeć na lotnisko. Co prawda nie było to takie proste, bo na początku zapomniałam z domu stroju kąpielowego, a byliśmy już no, jakiś kawałek od domu, więc musieliśmy się wracać. A potem jeszcze na Kiss and Fly w Warszawie na lotnisku zapomniałam wziąć telefonu z samochodu. No a tata, który nas odwoził, już odjechał, także musiał wracać przez no, dość duży odcinek drogi, żeby mi ten telefon oddać. No i potem jeszcze małe zamieszanie, bo niestety nie możemy z mamą siedzieć koło siebie w samolocie, no ale udało się i chociaż tyle, że rzeczywiście będziemy lecieć, nie jest lot odwołany, tak jak wam wcześniej mówiłam, że były te strajki, więc no na szczęście wszystko jest w porządku, no i mam nadzieję, że szczęśliwie dolecimy, no i że będziemy się dobrze wreszcie bawić.
Moi drodzy, dotarliśmy, a właściwie dotarłyśmy już na miejsce. Jesteśmy w hotelu Kalitea Horizon Royal i chciałabym Wam tak mniej więcej pokazać, jak wyglądają tutaj pokoje, bo ten jest naprawdę ładny, tylko muszę sobie zmienić kamerę, bo czekajcie, o, dobra. Tutaj jak wchodzimy, to na początku po lewej mamy łazienkę i może łazienka ogólnie nie jest warta pokazywania, o, hejka, ale ta jest naprawdę bardzo ładna. Tutaj mamy takie podświetlenie, bardzo ładnie wygląda. Co jest ważniejsze, jest prysznic. Mam zepsuty w domu prysznic, więc to jest chyba rzecz, która mnie tak naprawdę najbardziej tutaj cieszy. Ogólnie jest bardzo czysto. No nie będę tutaj, o, tu mam jakieś próbeczki kosmetyków. No nie będę tutaj się nad łazienką za bardzo rozgadywać, bo to bez sensu. Idziemy dalej. Tutaj właśnie po wyjściu z tej strony po prawej mamy dwie szafy. Widać, że w ogóle remontowany był niedawno pokój. No i tak, tutaj już mamy główną część, jedno łóżko, drugie łóżko i tak naprawdę trzecie łóżko, bo no, rzadko jest tak, że to łóżko małżeńskie jest łączone, najczęściej to i tak są dwa łóżka, więc no to jest norma. Tutaj mamy na wejściu winko. Mamy tutaj taki mały upomineczek, który jest bardzo fajny. Dostałyśmy też w recepcji po takim pięknym kwiecie, dwie róże, bardzo ładne zresztą. Tutaj mamy nawet, nie wiem co to jest, aha, to jest do dezynfekcji jeszcze, no bo oczywiście jeszcze mamy czasy, wiemy czego. No i to, co mnie urzeka chyba najbardziej w tym wszystkim, to to, że tam mama się na mnie patrzy, zagląda. O, widzicie? Macha. Byłem wygoniłam na balkon, żeby tu móc nagrać. To są właśnie łabędzie z ręczników, które zawsze w każdym hotelu bardzo chcę i nigdy nie dostałam, dopiero w Turcji, jak poprosiłam panią, narysowała mi kwiatuszka i wtedy mi zrobiła. No, także teraz jak tak się wyrywasz, to przejdziemy sobie tu na balkon. Nie będę cię nagrywać, nie bój się. Szybko, bo kolacja. No i idziemy na kolację. Tu mamy widoczek, no i jest naprawdę, powiem wam, świetny. Cały tutaj widać, no teraz nie widać, bo jest ciemno, ale ogólnie tu jest morze. No i tutaj jest bar. No i reszta tutaj, znaczy hotel jest ogólnie o wiele większy, no ale tutaj mamy resztę jakby tego segmentu. Znaczy no w sumie one są podzielone, no ale powiedzmy części tego. No i co? Zmienię jeszcze na siebie, czekajcie na chwilę. No to właśnie my lecimy, tak jak mama mówiła, na kolację. No i zobaczymy dalej i na pewno pokażę wam więcej. Także idziemy zjeść, bo zaraz skończy się godzina kolacji, a jeszcze nic nie jadłyśmy, a może zdążymy, więc lecimy. Obiecałam, że jeszcze wam pokażę, jak w dzień wygląda widok z okna. Także proszę bardzo, bo tam jakiś stateczek sobie płynie. Tam, o tutaj, są termy, do których się wybierzemy. Może jutro albo pojutrze jeszcze zobaczymy, bo są bardzo fajne. Więc też fajny widok na nie. I na taką właśnie, nie wiem czy przybliżę, to nie wiem czy będzie widać. Teraz się przekonamy. Na zatoczkę właśnie taką ze statkami. A w ogóle to totalnie jak krokodyl wygląda, nie? W sensie, no ten kawałek wyspy tam. No zobaczcie, tutaj ma początek, głowę i całe ciało. Thank you.
Dzisiejszego dnia mamy bardzo ambitny plan wybrania się do Rodos, więc idziemy właśnie na przystanek, ale no nie wiemy za bardzo, czy nam się uda, bo jest w Grecji dzisiaj wielkanocny poranek, więc no mogą trochę inaczej jeździć autobusy. Poza tym ostatnim razem, jak razem wybrałyśmy się do Rodos, to miałyśmy podjechać sobie taksówką, ale żadnej w pobliżu nie było, więc wyszłyśmy z hotelu i poszłyśmy już w stronę Rodos. No i skończyło się tak, że te 8, 9, gdzieś 12 kilometrów szliśmy na piechotę. I może nie byłoby to jeszcze takie najgorsze, patrząc na to, że to nie jest tak dużo, ale cały czas idzie się tak naprawdę ulicą, gdzie jeżdżą samochody i gdzie tak naprawdę wcale przyjemnie się nie idzie, bo głównie co się czuje, to spaliny samochodów. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że tym razem nam się uda. Uda. Po drodze jeszcze spotkałyśmy kotki, które sobie tutaj żyją oto w tych krzakach. Wczoraj im kupiłyśmy puszkę jedzenia. No chodź. Dzisiaj pewnie też to zrobimy. Uwielbiamy kotki. Chodź. Kici, kici, kici. No chodź. Ojej. Ta jest przepiękna. Śliczna. No to dziewczyna. Tak, tak. Obie są dziewczynami, no. Ale ta jest najcudowniejsza. To moja ulubienica. Tym razem udało nam się dotrzeć i to nie na piechotę. Za taksówkę zapłaciłyśmy 10 euro. Próbowałam się targować, ale chyba nie mam takich zdolności, ponieważ pan się nie zgodził. No i właśnie idziemy się przejść tutaj uliczkami. Pokażę wam trochę, jak to wygląda, bo jest naprawdę bardzo ładnie. I no. Właśnie całym starym miastem, jak idziemy, jest pełno takich zaułków. Zobaczcie, tu chyba ktoś mieszka, więc nie chcę wchodzić. I praktycznie całe właśnie stare miasto jest wyłożone takimi kamykami i właśnie niektóre tworzą takie ładne wzory. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy jakby tą główną trasę w Rodos, w starym mieście, i normalnie jest tu zawsze mega dużo ludzi, ale jesteśmy jeszcze przed sezonem, więc tak naprawdę teraz to jest bardziej opustoszałe niż zatłumione, jest takie słowo? Tak, no, można sobie, tak, można sobie pospacerować i przynajmniej na spokojnie wszystko zobaczyć, a nie przepychać się. Dotarłyśmy do ruin kościoła świętego Jana. Tak mi się wydaje, że Jana, bo jak John, to prawdopodobnie. I teraz tu wchodzimy po schodkach zobaczyć ruiny. I kota. Nie, to jest... on pilnuje ruin. No i tu właśnie mamy te ruiny, tu i ta część. Trochę wieje, więc przepraszam, jeżeli dźwięk będzie odrobinę gorszy niż zazwyczaj, ale staram się jak mogę. To całkiem ładne, tu widzę, że te fragmenty to chyba odnawiają nawet. Bo to wygląda na nowsze, nie? Tak, oczywiście. No, więc chyba odnawiają cały ten kościół. Ale nie pamiętam jak... No wiem, pokazywałam, ale nie pamiętam jak ostatnio byłyśmy, czy już to odnawiali te wszystkie. Chyba nie. Teraz sobie tutaj spacerujemy w dół właśnie od tego kościoła ulicą. Jaką ulicą? O, dokładnie, tak. To moja pomoc obok się odzywa. Merytoryczna. Merytoryczna, tak. Tutaj mamy właśnie plan, jak wyglądała świątynia Afrodyty. No i tu mamy właśnie te pozostałości po tym. I spróbuję wam przybliżyć, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądały i jakie ładne były wzory na właśnie tych kamieniach, które tworzyły tą budowlę. Całe tutaj stare miasto na Rodos jest otoczone właśnie takimi grubymi murami obronnymi jeszcze za dawnych czasów zbudowanymi, no i do tej pory pozostały. I właśnie całkowicie całe to stare miasto, i tam chyba też jest nowe miasto, nie? Fragment. Tak, są połączone. Stare, no właśnie. To cały ten teren właśnie jest taki ogrodzony takimi wysokimi, grubymi murami obronnymi.
Właśnie jak się wejdzie tutaj w takie mniejsze uliczki, a nie te główne, to możemy sobie poobserwować trochę życie mieszkańców. Tam na przykład przed chwilą pan robił grilla i pani w szlafroku niosła swoje garnek z ziemniakami chyba, żeby je teraz upiec. Także to też jest bardzo fajne, bo można sobie oprócz takiej komercyjnej części no, całego RODOS, można zobaczyć sobie tą bardziej ich, naturalną i codzienną. Zerwałyśmy sobie trochę nielegalnie jakiś owoc i nie wiemy, co to jest. Ale jest bardzo dobry. No jest jakieś słodki, ale nie wiem dokładnie, co to jest. Musimy sprawdzić potem. Dokładnie. Ale nie wiem, czy w sumie powinniśmy to jeść, ale chyba trujące nie jest. Jak nie umrzemy, to znaczy, że nie jest. Weszliśmy sobie teraz tutaj do portu, niedaleko Starego Miasta. Będziemy szli tam zobaczyć resztki po kolosie z RODOS. Ale zobaczcie, jakie wypasione statki, na przykład ten. Jezuś, ale fajny. No, są też takie, no bo tutaj w ogóle, jak widzicie, wycieczki sprzedają w różne miejsca. No ale też tam na przykład stoją takie bardziej prywatne już jachty, to chyba są jachty. Ale bardzo fajne. Zobaczcie, jaka ładna, przejrzysta, czysta woda. Idziemy teraz tam. Tak jak tutaj widzicie, te dwa posągi to pozostałości po kolosie z RODOS, który był wpisany, no dalej jest wpisany na listę 7 cudów świata starożytnego, no ale niestety podczas jednego z trzęsień ziemi no po prostu się rozpadł, no już go nie ma. A i co jeszcze warto wspomnieć, to właśnie kolos z RODOS tak naprawdę był posągiem Heliosa, czyli greckiego boga słońca. My już powoli wracamy do hotelu. Co prawda to już czwarty nasz raz tutaj, no ale nie wiem, jak tobie się podobało. Za każdym razem jest inaczej i tak samo fajnie. No, to prawda, jest trochę inaczej. Trochę inne rzeczy się zauważa i nawet jak się zwiedza to samo, to dalej się widzi jakby na nowo to wszystko. Także... Dokładnie. Jesteśmy tutaj wiosną, no, nie latem, więc jest o tyle fajniej, no chyba... że jest... No mów, mów, przepraszam. Pusto. A jeszcze... To znaczy mniej ludzi. No praktycznie pusto, to prawda. A my chyba jeszcze tu kiedyś byliśmy wieczorem, nie? Tak, tak mi się wydaje. Polecamy wtedy... stare tak, miasto nocą. To wtedy było jeszcze inaczej. No, ale idziemy teraz szukać autobusu, żeby wrócić może autobusem, a nie taksówką, bo jechaliśmy taksówką. No i tyle. Jesteśmy teraz w naszej ulubionej restauracji. Tu z takim pięknym widokiem. Mamy winko, piwo. Tutaj tak bardzo fajnie podają z lodem, więc można sobie zmrozić. I czekamy teraz na jedzenie. Co ty zamówiłaś? Kalmary, moje ulubione. No to na siebie już wezmę, może trochę się je pokażę. Ty kalmary, a ja zamówiłam spaghetti carbonara. I chlebek dosylkowy, tak. Bo jeszcze nigdy go nie jedliśmy. No, a na tyle razy nigdy jeszcze go nie próbowałyśmy. Carbonara jadłyśmy, to jest bardzo dobra. I no, kalmary, no to mamy ulubione i właściwie zawsze jak tu przychodzimy, to za każdym razem je bierze, więc to chyba mówi samo za siebie. I przyszło nasze jedzonko. Tu mamy właśnie spaghetti carbonara, tu mamy te chlebki czosnkowe, no i tak jak mówiłam, ulubione mamy kalmary. Tutaj cała ta plaża, którą możecie zobaczyć, o tu, tam, ale ona się ciągnie jeszcze daleko, daleko w tamtą stronę.
to ogólnie jest cała hotelowa. Co prawda leżaki są płatne, nie wiem dokładnie ile. Wiesz ile za leżak? Albo 5 albo 10 euro. 5 albo 10 euro, nie jest to pewna informacja. No i właśnie tutaj jest ta restauracja i obsługa jest taka miła, że nawet przynosi szoty bez prośby. Te są niby jabłkowo-bananowo, tak? Kiwi. Tak, jabłko, banan, kiwi. Bardzo dobre. Właśnie obsługa jest sobie na najwyższym poziomie, tak, jaki jest możliwy. Jak się skończy jeść, od razu dostaje się ciasto. Jak skończy się wino, to przychodzi pani i dolewa, także no naprawdę. No jest super.